dobry, mamy poniedziałek, rozpoczynamy to. Nowy tydzień, rozpoczynamy super raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam Państwa na dzisiejszy program. Już za chwilę Państwa gościem rzecznik rządu, rzecznik premiera Mateusza Morawieckiego, Piotr Müller. Porozmawiamy oczywiście o bieżącej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, o nowych obostrzeniach i o tym, że część polityków prawicy nie przestrzega tego, co zaleca Mateusz Morawiecki i minister Adam Niedzielski. Dość przypomnieć, że podczas ostatniego wręczenia nagrody Bronisławowi Wilsztajnowi Jarosław Kaczyński wystąpił bez maseczki, podobnie jak wszyscy paneliści i sam nagradzany. Dlaczego tak się dzieje, że my jako obywatele mamy obowiązek pod karą potężnej grzywny nosić maseczki, a innych to prawo nie obowiązuje? To jest oczywiście jeden z elementów rozmowy, która już za chwilę u Państwa. 4178 przypadków zakażenia koronawirusem. To jest ostatni bilans podany przez Ministerstwo Zdrowia. Marian Zembala, były minister zdrowia, genialny kardiochirurg, pochwalił premiera Mateusza Morawieckiego za jego ostatnie kroki związane z epidemią koronawirusa. Stwierdził, że ten delikatny spadek do 4000 zachorowań to jest dobry znak, choć jeszcze nie czyni wiosny. Nie jest to jaskółka, która mogłaby ją uczynić. Niemniej jednak według Mariana Zembali te wszystkie obostrzenia i te procedury, te decyzje idą w dobrym kierunku. Pytanie, co dalej? Bo premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej powiedział, że jesteśmy o kilka kroków przed brakiem łóżek covidowych. Z kolei nasz gość za chwilę, czyli Piotr Müller, później wytłumaczył, że mamy 50% wolnych łóżek dla pacjentów COVID-19. Pytanie tylko, czy ma je kto obsługiwać? Pytań bardzo wiele, odpowiedzi, mam nadzieję, też wiele dziś się pojawi. Później Krzysztof Gawkowski z Lewicy, Lewica w potężnych tarapatach, awantura w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Leszek Müller pisze list otwarty do członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej i oskarża obecne władze, w tym Włodzimierza Czarzastego, o uzurpację stanowiska. Na ten temat między innymi z Krzysztofem Gawkowskim pojawi się oczywiście także Państwa ulubieniec Jan Złotorowicz, ale nie uprzedzajmy wypadków, już za chwilę w Ekspresie Biedrzyckiej. Piotr Müller, zapraszam Państwa. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń, wesel, zredukujemy w strefie zielonej liczbę uczestników do 100. Jeżeli chodzi o strefę żółtą, limit wynosił 100, zredukujemy do 75. W strefie czerwonej wynosił 50 i tak pozostanie. To są słowa ministra Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, który mówił o nowych obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa. Przypomnę, od soboty cały kraj w strefie żółtej, co oznacza, że wszyscy obowiązkowo musimy nosić maseczki w miejscach publicznych, także na zewnątrz, także na ulicy, tak po prostu, nie tylko w komunikacji miejskiej, czy nie tylko w sklepach, tak jak to było do tej pory. Prawdopodobnie, już to pewnie Państwo także wiedzą, będzie obowiązywała, to już jest pewne, bo powiedziałam prawdopodobnie, popełniłam błąd, jest to już pewne, że będzie także wprowadzona godzina dla seniorów, podobnie jak to było za czasów pierwszej fali epidemii koronawirusa. Pytanie, co dalej? Pytanie, jaki rząd ma plan na najbliższe tygodnie i miesiące? O tym już teraz z rzecznikiem rządu. Zapraszam Państwa. I bardzo się cieszę z tego spotkania. Piotr Müller, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, prośba od razu i pytanie. Czy to jest tak, że jeśli chodzi o te obostrzenia i obowiązki związane z epidemią koronawirusa, są równi i równiejsi? Pani redaktor, każdy z nas musi uważać, żeby faktycznie tych obostrzeń przestrzegać. Czasami mamy tak, że w jednym pomieszczeniu maseczkę mamy, na chwilę zdejmujemy, zapominamy na przykład założyć ponownie. Musimy się starać oczywiście o to, aby o tym pamiętać. Pod tym kątem każdy z nas, myślę, że ma jakieś błędy za sobą. Wicepremier Jarosław Kaczyński na kongresie Polska Wielki Projekt wręczył nagrodę redaktorowi Wilsztajnowi. Obaj nie mieli masek, nie zachowywali dystansu usta i nos, nie były też zakryte u panelistów. Organizator stwierdził, że to są dorośli ludzie. No to może tak to zostawmy po prostu. Każdy odpowiada za siebie. Czy pan krytycznie odnosi się do tego, co mieliśmy okazję obserwować? Pani redaktor, pamiętajmy o tym, że w przestrzeni publicznej, czyli tam, gdzie mamy dużo osób, faktycznie powinniśmy nosić maseczki. W przypadku przestrzeni, gdzie mamy zakłady pracy czy inne, na przykład zachowywać dystans lub również nosić maseczki, trzeba na to uważać. Na tym samym kongresie ja widziałem też zdjęcia właśnie z chociażby z momentu, gdy wszyscy siedzą na publiczności i tam były te maseczki, więc to jest tak, że faktycznie musimy pamiętać, żeby po tym, jak zdejmiemy na przykład na chwilę maseczkę, żeby później o niej ponownie pamiętać. Myślę, że każdemu z nas zdarzyło się na przykład zdjąć na chwilę maseczkę i później zapomnieć o jej założeniu z powrotem.
stąd też te apele o to, aby o tym pamiętać. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów wszyscy mieli też maseczki, jeżeli byśmy w kilkuosobowym gronie, premier, wicepremier, ja, minister Dworczyk, staramy się wszyscy o tym pamiętać. Panie ministrze, na konferencji prasowej, w której ogłaszaliśmy, również te maseczki były. Ale przykład idzie z góry, panie ministrze. Mamy wicepremiera, mamy zdjęcia, filmy, które pokazują, że Jarosław Kaczyński nie stosuje się do tych zasad, które zostały ogłoszone przez ministra zdrowia. O czym to świadczy? Pani redaktor, na tym samym kongresie pan wicepremier Kaczyński również miał maseczkę, gdy siedział na publiczności. I faktycznie każdy z nas musi uważać, aby po zdjęciu pamiętać o tym, aby ją ponownie założyć. Myślę, że pani redaktor, również zdarzyła się sytuacja, w której pani na przykład z rozbiegu wyszła z redakcji i zapomniała założyć maseczki. Jeżeli tak nie było, to naprawdę chylę czoła, że pani zawsze o tym pamięta. My apelujemy o to, pan premier Morawiecki, premier Kaczyński, wicepremier, ministrowie, wszyscy staramy się dawać przykład, chociażby przykład właśnie tej ostatniej konferencji prasowej, gdy w sobotę ogłaszaliśmy godziny dla seniora. Pomimo tego, że były zachowane odległości, te maseczki też w czasie konferencji prasowej mieliśmy. No dobrze, tylko tutaj jednak było pomieszczenie zamknięte, sporo ludzi, więc ja cały czas, być może według pana zbyt mocno, ale pytam o to, jak pan to zachowanie ocenia, bo powinien pan chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, ocenić je negatywnie. Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę od samego początku. Każdy z nas powinien pamiętać o tym, aby gdy zdejmie tą maseczkę, później ją założyć. Czyli prezes też powinien o tym pamiętać. Każdy powinien o tym pamiętać, pani redaktor. Ja wiem, że bardzo, bardzo chętnie pani widzi być może drzazgę wokół innej osoby, a nie widzi belki w innych miejscach, naprawdę. Nie, to jest nieprawda. Pamiętajmy o tym, że... No więc dlatego, tak jak mówię, pani redaktor, niech pani zerknie na zdjęcia z tego samego kongresu, gdzie na publiczności pan premier, pan wicepremier, inni mają maseczki. Faktycznie być może później się zdarzyła sytuacja, której na chwilę została zdjęta. Pamiętajmy o tym, aby o tym po prostu nie zapominać, żebyśmy te maseczki mieli wszędzie, gdzie to jest możliwe, tak abyśmy mogli je ponownie zakładać, zawsze mieli pod ręką. Ale naprawdę z ręką na sercu każdemu z nas chyba zdarzyło się sytuacja, w której tak nie było. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że powinniśmy do tego podchodzić normalnie. Każdy z nas powinien się starać, aby te maseczki zakładać i my to w przestrzeni publicznej robimy. Ale bez wątpienia też będą za nami jeździć dziennikarze, fotoreporterzy, aby na przykład złapać nas przy wychodzeniu z własnego domu sekundę po tym, jak wychodzimy, czy mamy tą maseczkę, czy nie. Trudno. Powinniśmy starać się, aby faktycznie nosić ją przed wyjściem nawet z klatki. Panie ministrze, premier zaskoczył dość podczas ostatniej konferencji prasowej, mówiąc, że jesteśmy kilka kroków przed brakiem łóżek, jeżeli chodzi o łóżka oczywiście przeznaczone dla pacjentów z COVID-19. Czy może pan to potwierdzić, czy premier po prostu się pomylił? Wszystko zależy od dynamiki wzrostu liczby zachorowań, stąd te obostrzenia, które zostały wprowadzone w sobotę, czyli powszechny obowiązek noszenia maseczek. I zobaczymy po tygodniu, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. W tej chwili wszystkie osoby, które powinny być hospitalizowane, mogą skorzystać z pomocy szpitali, czy to właśnie jeżeli chodzi o hospitalizację taką standardową, czy jeżeli chodzi o hospitalizację razem z respiratorami. Natomiast oczywiście my, ze względu na to, że liczba zachorowań rośnie, cały czas zwiększamy liczbę łóżek i liczbę respiratorów po to, aby być gotowym na najtrudniejszy scenariusz. Ale w Europie Zachodniej faktycznie przecież zdarzyły się takie sytuacje w krajach dużo bogatszych od Polski, że tych łóżek czy respiratorów zabrakło. My robimy wszystko, aby w Polsce takiego scenariusza nie było. Łóżka mogą być, respiratory mogą być, mówią eksperci, ale jeszcze muszą być ludzie, którzy te łóżka i te respiratory będą obsługiwać. A z tym jest problem, bo jest niewielu lekarzy zakaźników i alarmują przedstawiciele służb medycznych, tak to nazwijmy, że po prostu zabraknie za chwilę lekarzy, którzy te respiratory ewentualnie będą umieli i mogli obsługiwać. Jak sobie z tym mają państwo zamiar poradzić? Z tego powodu jedną z pierwszych decyzji rządu Zjednoczonej Prawicy, gdy po 2015 roku obejmowaliśmy rządy, było zwiększenie liczby osób, jeżeli chodzi o nabór na studia lekarskie. Niestety nasi poprzednicy ten nabór zostawiali na skromnym poziomie, w związku z tym dopiero po kilku latach liczba lekarzy może się zwiększyć. My w tej chwili pozwoliliśmy przeprowadzać specjalne kursy i optymalizujemy możliwość pomocy przez młodych lekarzy,
właśnie w takich sytuacjach, co pozwoli w tej chwili pomóc większej liczbie, potencjalnej większej liczbie osób, które by potrzebowały takiej pomocy. Stosowne rozporządzenie zostało opublikowane bodajże w piątek lub czwartek. Czy w związku z tym państwo mają obawy dotyczące wydolności służby zdrowia? Mamy te obrazki, państwo je doskonale znają, korków praktycznie składających się z karetek z pacjentami w środku wymagającymi natychmiastowej pomocy. Tak się działo w Warszawie, tak się działo we Wrocławiu. No coś tutaj nie gra. Jakiś jest kłopot z organizacją wewnątrz szpitali? Czy tym Adam Niedzielski ma zamiar się zainteresować i jakoś to usprawnić? W tej chwili oczywiście są podejmowane takie działania. Między innymi po to powstają tak zwane szpitale koordynujące w każdym województwie. Ale pamiętajmy o tym też, że nie wszystko niestety jest w mocy ministra zdrowia, ponieważ część z tych szpitali to są szpitale samorządowe, a nie szpitale rządowe. Tutaj oczywiście staramy się współpracować jak możemy w tym zakresie. Natomiast również też jest potrzebna wola taka zarządcza. Nie tylko, nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi również o umiejętności zarządcze. Czasami jest to pewne wyzwanie, jeżeli chodzi o koordynację właśnie na poziomie wojewódzkim. I stąd właśnie ta decyzja pana ministra Niedzielskiego o powstaniu szpitali koordynujących, które będą taką pracę koordynowały na poziomie województwa, tak aby było wiadomo, gdzie są wolne miejsca, tak aby nie było sytuacji, w których nie wiadomo do kogo przewieźć pacjenta. Przygotowujemy szpitale koordynujące, mówi pan, a wielu komentuje, że one już dawno powinny być przygotowane, że państwo przespali tych kilkaletnich miesięcy, kiedy to wszystko powinno być doskonale zaplanowane, bo można było się spodziewać, chociaż wiemy, premier się tego nie spodziewał, że ta druga fala koronawirusa jesienią przyjdzie i to ze zdwojoną siłą, co się zresztą potwierdza. Co pan odpowie tym, którzy w tak negatywny sposób oceniają działania rządu, oceniają negatywnie odejście ministra Łukasza Szumowskiego, słowa pana premiera, które padły w trakcie kampanii wyborczej i które świadczą o tym, że wtedy rzeczywiście byliście bardzo mocno uspokojeni, zaangażowani w kampanię wyborczą, zapominając właśnie o tym, że trzeba przygotować polską służbę zdrowia do drugiej fali koronawirusa. Pan się uśmiecha zupełnie nie wiem czemu. Dlatego, że gdy słyszę takie słowa, to przypominają mi się wypowiedzi polityków opozycji, które apelowały, aby przeprowadzić chociażby wybory prezydenckie jesienią, wiedząc o tym, że przecież zbliża się druga fala pandemii. Dlatego ta hipokryzja ze strony opozycji no, w tym wypadku jest na bardzo wysokim poziomie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta sama opozycja apelowała o to, aby uwolnić część łóżek szpitalnych, część zasobów, po to, aby zacząć przeprowadzać rutynowe operacje w szpitalach. I my to w okresie, w którym liczba zakażeń w Polsce zmalała, zrobiliśmy po to, aby każdy obywatel, który chce przeprowadzić, chce mieć operację rutynową lub czasami nawet ratującą życie, mógł w tym okresie, w którym była mniejsza liczba zakażeń, te operacje przeprowadzać. Pamiętajmy o tym, że oprócz pacjentów, którzy mają koronawirusa, są również pacjenci, którzy chorują na inne choroby. W związku z tym ten zasób szpitalny trzeba równoważyć zależnie od tego, jaką mamy sytuację epidemiczną. W związku z tym nie sztuką było zostawić puste łóżka, nie sztuką było zablokować miejsca szpitalne przez miesiące, w których tych zakażeń było mniej, lecz trzeba było je uwalniać. I teraz, w momencie, gdy mamy zwiększoną liczbę zachorowań na koronawirusa, z powrotem należy przywracać ich funkcję zakaźną. Więc to jest właśnie ten rodzaj hipokryzji, bo ci sami opozycjoniści, przedstawiciele opozycji apelowali wtedy o to, co my zrobiliśmy. Znaczy oni apelowali, z tego co ja pamiętam, przede wszystkim o wprowadzenie stanu wyjątkowego, którego w tej chwili nie wyklucza premier Mateusz Morawiecki, ale wracając jeszcze do tego, co się działo latem. Rozumiem, że z ręką na sercu jest pan w stanie powiedzieć, że zrobiliście wszystko, aby przygotować się na drugą falę. I nie przespaliście nic. Latem tego roku na całym świecie, w tym Europie, była obniżona liczba zachorowań. Jeżeli chodzi o przywracanie funkcji szpitalnych dla normalnego funkcjonowania, to zrobiliśmy to, mając na celu również opiekę nad osobami, które nie są chore na koronawirusa. Panie ministrze, pytam, czy zrobiliście wszystko? W międzyczasie szykowaliśmy strategię chociażby szpitali koordynujących czy POZ-ów, które miały przygotować testy. Pani redaktor, byłoby dużym nietaktem albo dużym przejawem braku pokory twierdzenie, że się zrobiło wszystko. Zrobiliśmy tyle, ile byliśmy w stanie, ile mieliśmy sił. Zawsze błędy się zdarzają, w związku z tym do tego trzeba bardzo pokornie podchodzić. A gdzie popełnili państwo błąd? Pani redaktor, trudno powiedzieć pewnie w tej chwili, gdzie są popełnione błędy. Zawsze taka ewaluacja przychodzi po jakimś czasie. Natomiast w zakresie chociażby koordynacji testów, to ta refleksja, która teraz została jesienią wdrożona,
z tego czasu wiosennego, to chociażby koordynacja wydawania zleceń na testy przez POZ-y, to zostało wdrożone w tym sezonie. To trzeba było pewnie zrobić już wiosną, zmienić nieco, tak jak teraz zmieniliśmy kryteria dojścia do testów, ale to wszystko właśnie jest wspólną nauką instytucji publicznych, instytucji międzynarodowych również, bo przecież te same błędy zdarzały się albo podobne w wielu krajach Unii Europejskiej. Panie ministrze, a dlaczego Mateusz Morawiecki nie chce przyznać się do błędu w sprawie tej wypowiedzi letniej, kiedy mówił, że wirus jest w odwrocie, że nie musimy się go już bać. No chyba A wszyscy czy pani zgodzą się, redaktor że patrzyła na to liczby był w tym błąd. czasie, jak wyglądały liczby, jeżeli chodzi o zachorowania? Oczywiście tak, było kilkaset zachorowań I dziennie wtedy. czy to była fala, która wzrastała wtedy, czy malała? Ale to Malała. nie o to chodzi, ale to naprawdę był taki moment, że możemy powiedzieć, jest w odwrocie, nie musimy się bać? Pani redaktor, w tamtym czasie liczby wskazywały na to, że liczba osób, które chorują dziennie, która przyrasta, jeżeli chodzi o przyrost zachorowań, maleje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Część epidemiologów mówiła, że ze względu na trwające lato sytuacja się poprawia. W związku z tym to są cytaty bardzo często z wirusologów, epidemiologów, często niestety, które rozmijają się w swoich opiniach, bo są różne opinie w zakresie strategii walki z A jest pan w stanie koronawirusem. przytoczyć taką jedną opinię jednego eksperta, który powiedział, że wirus jest w odwrocie? Wtedy? Pani redaktor, nie. Jestem w stanie przytoczyć opinie, które mówią, niech pani zerknie na badania, że w okresie letnim będzie łatwiejsza sytuacja. I zresztą to liczby pokazywały. W tej chwili i wtedy się szykowaliśmy na drugą falę, o której mówiliśmy przecież, że jesienią może być druga fala, jeżeli chodzi o koronawirusa. Przecież to było wprost mówione, jeżeli chodzi o przygotowania się na jesień. W związku z tym w tamtym czasie, kiedy była wypowiedź pana premiera, faktycznie liczba zachorowań malała, natomiast szykowaliśmy się na potencjalną drugą falę w okresie wrzesień-październik, jak okazuje się słusznie, że te przygotowania Dlatego trwały. według wielu słowa nie boimy się już wirusa były nadużyciem. Po prostu. Ja uważam, że przyznać się do błędu jest rzeczą ludzką i nie wiem, czemu nie chce zrobić tego pan premier. Pani redaktor, ja jeszcze raz powtórzę. W sytuacji, gdy pan premier to mówił, liczby pokazywały, że liczba zachorowań dzienna nie przyrasta, wręcz maleje. Ale powiedział, nie musimy się bać, nie widzi pan tu sprzeczności. Z jednej strony mówi pan, liczby malały i można było coś takiego powiedzieć, a z drugiej strony szykowaliśmy się na drugą falę. No to spodziewali się państwo, że będzie gorzej. Mówiła, że należy przeprowadzić wybory jesienią, czekać na jesień, w której było wiadomo praktycznie w 100%, że przyjdzie druga fala, tylko po to, żeby politycznie wykorzystać sytuację. No, popatrzmy, jak wyglądała wtedy sytuacja. W tamtym czasie opozycja, wiedząc praktycznie w 100%, że jesienią przyjdzie druga fala, apelowała o to, aby przenosić na dużo trudniejszy czas wybory prezydenckie i narażać obywateli. W związku z tym naprawdę, jeżeli gdzieś tu widać hipokryzję, to raczej po tamtej stronie. No dobrze, widzę, że tutaj już nie dojdziemy do porozumienia, bo z drugiej strony pan mówi o opozycji, a ja mówię o premierze, który też wiedział, że będzie gorzej i mówił, że nie ma się czego bać. Ale okej, dobrze, zostawmy to. Panie ministrze, jeżeli chodzi właśnie o opozycję, dlaczego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, że nie będzie informacji rządowej na sali plenarnej Sejmu w sprawie właśnie epidemii koronawirusa, a kilka dni temu podczas konferencji prasowej zaprosił opozycję do rozmów i wspólnego działania w tej sprawie, bo teraz wiadomo, to jest oczywiste, wszystkie ręce na pokład. Czy aby to parlament nie jest miejscem, gdzie tego typu debata powinna być toczona, że coś tutaj stanęło na głowie. Pamiętajmy o tym, że ta formuła współpracy z opozycją, jeżeli chodzi o koronawirusa, trwa od wielu miesięcy. To już nie jest pierwsze spotkanie, ani nie ostatnie, które dotyczy spraw koronawirusa. W związku Opozycja z tym, twierdzi co innego. To jest Opozycja twierdzi co innego, opozycja ma wilcze prawo, żeby twierdzić, jak będzie potrzeba, wiele innych rzeczy, nawet jeżeli nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja oczekiwałbym od opozycji współpracy w tym zakresie. Oczekiwałbym, że w miastach, w których rządzą, będzie lepsza koordynacja transportu publicznego, że będzie lepsza koordynacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówek urzędowych. To jest działanie opozycji, które można sprawdzić w praktyce. Można również sprawdzić w praktyce funkcjonowanie szpitali samorządowych. W związku z tym tam jakby jest dużo naprawdę rzeczy, o które można powalczyć siłami w miejscach, które dobrze rządzą. Panie ministrze, ja naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki za tę współpracę, bo uważam, że ona powinna trwać rzeczywiście już od bardzo długiego czasu, ale ponownie pytanie, dlaczego premier nie chciał przekazać tej informacji na forum Sejmu? Pani redaktor, my co chwilę przedstawiamy informacje dotyczące stanu walki z epidemią w postaci na interpelacji. Na konferencjach prasowych, panie pośle.
Nie, pani redaktor. Jak rozumiem, wszyscy wiedzą, że w Polsce jest debata parlamentarna, są również formy kontroli parlamentarnej, którymi są zapytania, interpelacje, interwencje poselskie, które są przeprowadzane praktycznie co drugi czy co trzeci dzień przez przedstawicieli opozycji w różnych miejscach Polski. W związku z tym zarzut, że nie udzielamy informacji w tym zakresie, jest po prostu nietrafiony. Ja pytam o Sejm. Dlaczego nie robią Państwo tego w Sejmie? Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę, w Sejmie zapytania poselskie, interpelacje, odpowiedzi w sprawach bieżących są w Sejmie. Ja wiem, że Są w pamięć jest Sejmie. krótka i że punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia, ale nie wiem, czy pan pamięta. Ja akurat mam pamięć bardzo dobrą. Jak Prawo i Sprawiedliwość jeszcze kiedy było w opozycji, bardzo mocno apelowało o to, żeby raz w miesiącu odbywała się informacja na temat stanu bieżącego sytuacji, informacja przedstawiana przez premiera. Rozumiem, że państwo teraz już zdanie zmienili i nie uważają, żeby informacje na forum Sejmu były czymś koniecznym. Pani redaktor, ja nie wiem, czy pani ogląda całe posiedzenia Sejmu, ale jest taki punkt jak pytania w sprawach bieżących na posiedzeniu Sejmu, na koniec Sejmu, zazwyczaj praktycznie na każdym Panie posiedzeniu. pośle, pytam Tam o są informacje zapisane. premiera. Proszę mi tutaj nie mydlić teraz oczu. Bardzo pana proszę informacjami i pytaniami bieżącymi, które z reguły są na koniec samego Ale pani posiedzenia. I ja chciałaby, pana nie żeby. muszę uczyć o tym, że wtedy jest dwóch posłów na sali, bo nikogo to już nie interesuje. Ja pytam o informację rządową, o którą kiedyś państwo apelowali, żeby była raz w miesiącu. To jest informacja przedstawiana przez rząd, pani redaktor. Ja wiem, że niektórzy by woleli, żeby na poziomie parlamentarnym były takie bitki polityczne niż dyskusje merytoryczne, które niestety faktycznie ma pani rację, że jak są odpowiedzi w sprawach bieżących, gdzie trzeba odpowiadać bardzo skrupulatnie, szczegółowo, gdzie te pytania są czasami bardzo szczegółowe i odpowiedzi bardzo długie, to faktycznie posłów opozycji faktycznie na sali wtedy nie ma, gdy te odpowiedzi są udzielane. Natomiast ja rozumiem, że części z opozycji w tej chwili zależy bardziej na tym, aby w Sejmie była jakaś duża bitwa, a nam zależy na tym, aby codziennie pracować przez posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przez koordynację spraw w województwach, działania NFZ-u i szpitali. W związku z tym naprawdę na tym należy się w tej chwili skupić, a nie na bitwach politycznych. Nie wiem, dlaczego zakładam, że informacja rządowa ma być bitwą polityczną. Zawsze Sejm był miejscem takiej publicznej i Ponieważ poziom poselskiej dyskusji. debaty, panie rzeczniku. No taka jest prawda. Ale pani Dobrze, kiedy redaktor, pani zna tą sprawę, spotkanie... chociaż. Proszę Ze skończyć. strony Konfederacji, jak wygląda dyskusja na przykład w zakresie koronawirusa? Czy pani uważa, że to jest dyskusja, która faktycznie dużo wnosi do debaty publicznej w tej chwili? Panie rzeczniku, jeśli chodzi o spotkanie z opozycją, kiedy ono się odbędzie, czy to już wiadomo? I w jakiej formule? Odbędzie się jutro. Zaproszenie jest skierowane na jutro, zarówno do przedstawicieli opozycji, jak i osobne spotkanie, które będzie z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Jeszcze chciałam zapytać o kandydata na ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka. Po pierwsze, czy pan ma wiedzę na temat tego, jak pan przyszły minister się czuje? I po drugie, kiedy ewentualnie może dojść do jego zaprzysiężenia? Do zaprzysiężenia dojdzie, kiedy oczywiście zakończy się proces leczenia i testy potwierdzą, że już nie jest chory. W związku z tym trudno powiedzieć, kiedy to na pewno będzie. Natomiast z tego, co wiem, czuje się w miarę dobrze, nie wymaga w każdym razie hospitalizacji. A nie zaniepokoiła pana premiera Mateusza Morawieckiego sytuacja związana z odwiedzinami w szpitalu u babci pana Przemysława Czarnka, bo wielu twierdzi, że to jest taki kolejny czyjś ból, który jest lepszy niż wszystkich innych obywateli, którzy nie mogą odwiedzać nawet swoich nowonarodzonych dzieci w szpitalach i że naprawdę było to niepotrzebne, mówiąc delikatnie. Ja nie znam całej tej sytuacji, w sensie jak ona faktycznie wyglądała, tylko jestem w stanie się oprzeć na tych wyjaśnieniach, które złożył pan poseł Czarnek. W związku z tym trudno mi komentować to, bo nie wiem, jak wyglądała rzeczywistość. Jak rozumiem, było to ta wizyta za zgodą personelu szpitala, tak jak to się odbywa czasami też No w wie innych pan, może sytuacjach personel nie i miał nie wyjścia. jestem w stanie. Przepraszam? Może personel nie miał wyjścia, bojąc się o swoje posady na Panie przykład. redaktorze, nie jestem w stanie, nie podejrzewam o to, żeby pan poseł Czarnek kogokolwiek Ale czy pana słuchał i zdaniem trzeba podejmował to jakieś wyjaśnić? działania. Wydaje mi się, że w tej chwili już po komunikacie szpitala jest to sytuacja wyjaśniona, no bo to Rozumiem. szpital wyjaśnił tę sytuację w tej chwili. Panie ministrze, to jeszcze dwie sprawy na koniec. Piątka dla zwierząt to jest coś, co może bardzo mocno podzielić Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie rozumieją uporu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że wielu z nich nie zagłosuje mimo listu dyscyplinującego pana prezesa, bo twierdzą, że to jest no, działanie wbrew ich wyborcom.
Co pan na to? Jak ta sytuacja może się skończyć? W tej chwili, w najbliższych dosłownie kilkudziesięciu godzinach przedstawimy pewne propozycje zmian w tym projekcie ustawy. Rządowych zmian? Już przegłosowanej przez nie. Również elementów przyjętych przez Radę Ministrów, które jutro będą przedmiotem obrad. No właśnie, bo jest 200 poprawek z samego Senatu, więc rozumiem, że będą także poprawki rządowe. Ale dzisiaj na konferencji prasowej, czy jak to, kiedy się dowiemy o propozycjach ze strony rządu? To najpóźniej będzie przedstawione w dniu jutrzejszym, być może w dniu dzisiejszym kierunkowo. Natomiast jutro przedmiotem, według planów przynajmniej, jutro przedmiotem obrad Rady Ministrów powinny być również pewne korekty w tym zakresie. Być może inicjatywa ustawodawcza, bo tutaj na poziomie Senatu poprawki oczywiście zależą od senatorów. Natomiast być może wyjdziemy z osobną inicjatywą ustawodawczą, która część tych spraw by rozwiązywała. Czyli nową nowelizacją? Nowym projektem? W pewnym zakresie, ze względu na to, że nie było to przedmiotem regulacji, która jest w Senacie, też będzie się to wiązało z nową inicjatywą ustawodawczą, ale w pewnym zakresie, a w pewnym zakresie modyfikacją tych przepisów, które są aktualnie w Senacie. Umówiliśmy się, że już o tej godzinie muszę pana wypuścić, ale jeszcze krótka jedna sprawa. Stan nadzwyczajny. Jego nie wykluczył premier Mateusz Morawiecki. Czy państwo mają jakieś widełki, jakąś sytuację, która będzie powodować, że już wiecie, że wtedy ten stan nadzwyczajny zostanie wprowadzony, czy nie? Przede wszystkim należy tutaj patrzeć na sytuację związaną z miejscami na hospitalizację oraz z respiratorami. To jest taka granica, która jest istotna dla nas. Natomiast oczywiście to wszystko zależy od rozłożenia w kraju jeszcze sytuacji, więc nie można też do tego podchodzić tak schematycznie. To znaczy, że sytuacja na różnych terenach kraju, w różnej części kraju może być inna. W związku z tym też tak jak do regionalizacji obostrzeń podchodzimy być może do pewnych rozwiązań, jeżeli chodzi o stany nadzwyczajne. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Piotr Müller, rzecznik rządu, rzecznik Mateusza Morawieckiego. Dużo zdrowia i dużo dziękuję siły życzę. Dziękuję bardzo. To był Piotr Müller w Ekspresie Biedrzyckiej. Ministerstwo Zdrowia teraz w najtrudniejszej tak naprawdę sytuacji. Adam Niedzielski zostawiony według wielu, nawet przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, sam sobie, bo Mateusz Morawiecki zdecydował się zabrać głos dopiero pod koniec ubiegłego tygodnia w sprawie koronawirusa ramię w ramię z Adamem Niedzielskim. Nowe obostrzenia, przypomnę, od soboty jesteśmy wszyscy w strefie żółtej, co oznacza, że obowiązuje nas noszenie maseczek praktycznie wszędzie. To jest bardzo ważne i to powinno obowiązywać także przedstawicieli partii rządzącej. Nie wszyscy jeszcze się do tego stosują, ale jak mówił rzecznik rządu przed chwilą, każdy ma prawo do błędu i jest apel o to, aby rzeczywiście do tych przepisów się stosować. A propos Ministerstwa Zdrowia, ciekawe informacje będzie miał dla państwa Jan Złotorowicz, do którego się już przenosimy w tej chwili. Wicenaczelny dziennika Super Express czeka już na państwa przy jubilerskiej. Dzień dobry, Janku. Dobry, Kamilo, dzień dobry państwu. Nagrody dla urzędników Ministerstwa Zdrowia, opowiadaj. Tak jest, wychodzi na to, że w resorcie zdrowia ktoś się bardzo ciężko napracował, bo dostaje nawet 30 tysięcy nagrody za swoją ciężką pracę. To oczywiście dyrektorzy Ministerstwa Zdrowia. Myśmy rozmawiali z personelem medycznym, który żadnych nagród w większości na oczy nie widział. Paru szczęśliwców widziało jakieś symboliczne nagrody, częściej są to oklaski, gratulacje i tak dalej. Rozmawialiśmy między innymi z przedstawicielem ratowników medycznych, który jest oburzony całą tą sytuacją, bo takie nagrody dostali, dyrektorzy Biura Administracyjnego, Biura Komunikacji, Biura Ministra, także dyrektor generalny. Między innymi rzecznik prasowy resortu zdrowia. Tak, on się bardzo oburzył, że w ogóle ktoś jest, że ktoś się zastanawia nad tym, czy nagroda mu się należała. No tak, wychodzi na to, że się należy nagroda. No naszym zdaniem nagrody się jak najbardziej należą, ale może akurat niekoniecznie dla tych pracowników. No medykom przede wszystkim. Ja pamiętam, jak była rozmowa o tym, że powinny być specjalne wynagrodzenia dla lekarzy, którzy w tej chwili na pierwszej linii frontu są. I pielęgniarek, zapominajmy tak też jest. O pielęgniarkach i ratownikach medycznych. No, cały personel medyczny, który jest na pierwszej linii frontu. No tutaj nagrody dostali ci, którzy zarządzają, a wielu z tych ludzi mówi nam raczej, no nieoficjalnie, nie chcą tego mówić, boją się tego mówić pod nazwiskiem. Zarządzanie leży. Gdyby nie nasza ciężka praca i ciężkie poświęcenie, to w ogóle nie byłoby czym zarządzać. No właśnie, to jest bardzo trudna sytuacja, tym bardziej, że resort zdrowia, no wielu ma... uwagi dotyczące tego, jak w ostatnich miesiącach urzędnicy pracowali. Szczegóły w dzisiejszym Super Ekspresie dla państwa proszę ocenić samemu i samodzielnie. Czy te pieniądze im się należały, czy nie? Jakby to powiedziała Beata Szydło. No, myślę, że wielu z państwa będzie miało bardzo podobne zdanie na ten temat. Zdecydowanie tak. A teraz przenosimy się do nowego targu. Tak.
Do nowego targu, tam z kolei proboszcz jednej z parafii znalazł dosyć ciekawy sposób na walkę z koronawirusem. Mianowicie, jak opowiadał nam parafianie, sam proboszcz pomimo wielokrotnych próśb nie chciał z nami rozmawiać, zamontował jakieś kosmiczne urządzenie w kościele, no dosłownie kosmiczne, bo twierdzi, że takie coś NASA montuje na statkach kosmicznych i że to oczyszcza powietrze w świątyni w sposób stuprocentowy, likwiduje wszelkie grzyby, zarazki, wirusy, w tym koronawirusa, w związku z tym kościół jest bezpieczny. Myśmy tam byli pod tym kościołem, rozmawialiśmy z jedną z parafianek, 80-letnią panią Kazimierą, która chociaż nowy targ jest w czerwonej strefie, nawet nie miała na sobie maseczki, no bo no nie musi się bać, bo na drzwiach kościoła wisi certyfikat, że wszystko jest bezpieczne. No, wirusolodzy mówią, że nie, że proboszcz trochę się zagalopował, że oczywiście oczyszczacze powietrza są ważne, są potrzebne, ale to nie jest w ogóle w żaden sposób potwierdzone narzędzie do walki z koronawirusem. Potwierdzony jest dystans społeczny i maseczki. To powinno być, bez względu na to, czy się ma w kościele klimatyzację, czy oczyszczasz powietrza z nosa. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, Janek, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że kościół w ogóle funkcjonuje na troszeczkę innych zasadach podczas tej epidemii, prawda? No słyszeliśmy już wiele przerażających rzeczy, widzieliśmy wiele przerażających sytuacji, ale niestety, kościół generalnie miał zawsze szczególną pozycję w naszym kraju, no i tu widać, że też ma szczególną pozycję w walce z zarazą. Albo właściwie brakiem walki z zarazą w tym przypadku. No nie, jak się montuje kosmiczną technologię, to jakaś walka jest, no ale dobrze było też pamiętać, że oprócz tego, co z tego, że powietrze w świątyni jest oczyszczane? Wystarczy, że ktoś na kaszle i na kicha na ławkę, a ktoś potem tam usiądzie i dotknie to ręką i już może się zarazić. Poradnik jeszcze bardzo ważny, tak, dlatego właśnie, że wielu zastanawia się, jak będzie teraz wyglądała sytuacja, jeśli rozpocznie się, a już powoli się rozpoczyna epidemia grypy, i wielu mówi, jak odróżnić i czy w ogóle da się odróżnić. Myślę, że wszyscy w tym roku będziemy przeżywali chociaż jeden moment takiego horroru, gdzie będziemy się zastanawiali, czy to już koronawirus, czy jeszcze grypa. Oczywiście to nie jest takie wcale łatwe do stwierdzenia i na tym też polega problem. Natomiast my też dzisiaj w SuperEkspresie specjalnie dla wszystkich naszych czytelników taki bardzo tu rozbudowany poradnik, jak odróżnić jedno od drugiego, jakie symptomy występują częściej, jakie występują rzadziej, jak to sprawdzić, co robić, jak reagować, jak po prostu zadbać o siebie, jak przetrwać. No bo mówię, wielu z nas niestety zachoruje na grypę i nie będzie wiedział w ogóle, co robić. No właśnie, a teraz nawet zerknęłam na to, jak to wygląda. To rzeczywiście bardzo wiele podobnych objawów i to jest ten problem. No ale szczepionki na grypę podobno mają się pojawić. Wiceminister Kraska mówił, że około ponad 20 milionów będzie. No powinny, bo tak jak mówiłem, myśmy sprawdzali w całym kraju, czy one są, czy ich nie ma. No i wyszło na to, że jest ich bardzo mało i są bardzo potrzebne. No właśnie. Czekamy na rozwój sytuacji, będziemy na bieżąco Państwa informować. Wszystko oczywiście także w SuperEkspresie. Jan Złotorowicz, wicenaczelny dziennika. Bardzo dziękuję, Janku. Dziękuję bardzo. Jego do zobaczenia. Do jutra. Spokojnego, zdrowego dnia i do jutra. Dzięki. I teraz troszkę przyjemniejszy temat. Na sekundę odpoczywamy od polityki, czekając na Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy. On za chwilę Państwa gościem, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Porozmawiamy także o sytuacji w samym Sojuszu Lewicy Demokratycznej i o liście Leszka Millera właśnie do członków tej partii. Ale zanim do polityki wrócimy, to trochę się uśmiechniemy i wzruszymy pewnie ponownie, bo Iga Świątek, to już Państwo doskonale wiedzą, o tym nie da się nie wiedzieć, bo wszyscy o tym trąbią, ale dobre informacje są nam dziś szczególnie potrzebne. Wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy French Open w stylu absolutnie mistrzowskim. Przypomnę Państwu, że przez cały turniej Iga Świątek nie straciła ani jednego seta i w fantastyczny, fenomenalny sposób wygrała finał w sobotę właśnie. Teraz nie ma czasu na to, żeby odpoczywać, bo przyszedł moment na udzielanie wywiadów, na zdjęcia i na spijanie tej pianki sukcesu, która w tej chwili rośnie do rozmiarów gigantycznych. Prawda jest taka, że nie tylko Francja, ale w ogóle cały świat widzę Świątek się zakochał. Przeżyjmy może to jeszcze raz i sprawdźmy, jak to w sobotę wyglądało. Zapraszam. Kocham Igę Świątek, pisze jeden z naszych widzów. Drugi dodaje, że brawa dla Igi, ale są ważniejsze sprawy. Oczywiście nikt nie twierdzi, że nie ma spraw ważniejszych. Niemniej jednak, jeżeli którykolwiek z polskich sportowców odnosi tak historyczny sukces, no to nie wypada o tym nie wspomnieć. Pozdrawiamy Igę Świątek i wielki szacunek dla niej raz jeszcze. A teraz już wracamy do szarej politycznej rzeczywistości. Wiele kłopotów w polityce, zarówno w rządowych, jak i na opozycji. O nich za chwilę w Ekspresie Biedrzyckiej z Krzysztofem Gawkowskim. Zapraszam. We'll be right back.
Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pan maseczkę zdjął przed chwilą, żeby nie było. Dystans społeczny jest. Jak się czuje Krzysztof Śmiszek zarażony koronawirusem? Czuję się dobrze, ale cały czas pod obserwacją, no bo zarażenie może być dzisiaj lekkie, jutro mocne, więc tak naprawdę chciałbym, żeby wszyscy państwo wiedzieli, że wirus jest wśród nas. Mimo, że wielu to neguje? Mimo, że wielu to neguje, bo ja chciałem zacząć od tego certyfikatu, który dzisiaj... No to z Jankiem Złotorowiczem mówiliśmy o tym przed chwilą. I który się pojawił. Certyfikat Bezpieczny Kościół. Jeżeli pojawiają się parafie, które w taki sposób sieją nieprawdę, fake newsy, które powodują, że ludzie mogą czuć się bezpieczni, bo przychodzą do kościoła, bo ktoś im opowiada, że zainstalował urządzenie, to ja mówię, nie ma na to zgody. W dniu dzisiejszym wyślę zawiadomienie do policji w Nowym Targu o kontrolę kościoła i do sanepidu w Nowym Targu o przeprowadzenie kontroli na parafii u księdza, bo to jest działanie niezgodne z prawem i za to powinien być mandat i grzywna dla księdza. I wierzę, że policja się tym zajmie i sprawa nie zostanie ukręcona jej głowę przez prokuraturę. Kościół robi wszystko, żeby wierni nie odeszli nam z mszy. No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co. Ja nie krytykuję kościoła za takie certyfikaty. Ja krytykuję księdza, który jest... Ale ksiądz jest przedstawicielem kościoła, jakby nie było. Tak, ale nie wszyscy księża pewnie są na tyle nierozsądni, ale skoro są księża, którzy są naprawdę bez pojęcia i rozumu, bo nie da się tego inaczej powiedzieć, opowiadają ludziom takie banialuki i robią to w świetle swojego autorytetu, bo ksiądz to jest pewien autorytet. To powinni ponosić karę, powinni płacić grzywny i powinni być publicznie piętnowani. Ja wierzę, że policja w Nowym Targu i prokuratura w Nowym Targu podejmie działania, będzie grzywna, a ksiądz zostanie ośmieszony, bo takie rzeczy, czy jeżeli się będą powtarzały, to ludzie się będą po prostu później do tego przyzwyczajali, nie noszą masek, siebie zarażają i generalnie transmisja wirusa jest większa. No tak, ale wie pan, no w telewizji rządowej w tej chwili występują eksperci, którzy negują istnienie koronawirusa, więc tutaj rzeczywiście do wielu obywateli dociera komunikat, że no po prostu się nie ma czego bać. Dlatego dzisiaj składamy ustawę jako Lewica, zapowiedzieliśmy ją w sobotę. To jest ustawa o konieczności noszenia masek w miejscach publicznych, żeby nie pojawiały się takie właśnie informacje, które... Czyli robicie to, czego domaga się Konfederacja. Tak, robimy to, czego domaga się Konfederacja, dlatego że Konfederacja z pełną premedytacją wykorzystuje sytuację na mównicy sejmowej, w Sejmie, w miejscu publicznym, w instytucji państwowej, jednej z głównych, gdzie przychodzą na mównicę, mówią i robią wszystko bez masek, mówią, że nie ma żadnych obostrzeń, wychodzą z Sejmu i zakładają maski. To znaczy, kiedy jest telewizja... Ale może oni chcą pokazać, to nie jest tak, że ja bronię lub usprawiedliwiam, nie taka moja rola, ale być może robią to w Sejmie po to, żeby... pokazać, jak bezsensowna jest legislacja i jakiś sposób podejmowania decyzji w polskim parlamencie. To jest nieprawda, dlatego że stan pandemiczny, czyli te działania, które są dzisiaj podejmowane, są podejmowane zgodnie z rozporządzeniami, a rozporządzenie to też jest majestat prawa. Ale to nie było rozporządzenie, to była po prostu decyzja prezydium Sejmu. Nie, ale mówimy też o żółtych... Mówię o maskach. A ja mówię o żółtych strefach. Ale ja nie mówię o żółtych strefach, ale mówię o maskach. Ale oni bez masek jeszcze byli przed żółtą strefą, przed wprowadzeniem żółtej strefy w całym kraju, panie pośle. Mamy dwie różne kategorie tego. Po pierwsze kategorię taką, że mamy prezydium Sejmu i Sejm i miejsce publiczne, w którym mamy duże skupisko ludzi i tam maski powinny być noszone. I Sejm podjął decyzję, przy mnie to się wydarzyło, na konwencie seniorów, gdzie na prośbę pana Bosaka było głosowanie. Kto jest za noszeniem, bo pan Bosak mówił, że nie ma decyzji i cała Konfederacja. Mhm. Było głosowanie i powiedzieli, że oni nie będą tego respektowali, tego głosowania, więc to się wszystko wydarzyło. Więc jeżeli pojawiają się takie rzeczy, to mają być kary, bezwzględne, duże finansowo i każdy ma wiedzieć. Maska dzisiaj jest elementem, który daje nam poczucie bezpieczeństwa. To rząd wprowadził nas w stan, w którym jesteśmy. To znaczy maski było zdejm, maski włóż, maski zdejm, maski włóż. Tak. Przecież to Szumowski, Morawiecki mówili, że może pomaga, może nie. Gdyby nie te działania rządu... Trudno chyba się dziwić społeczeństwu, że w tej chwili jest kompletnie skołowane. Ale oczywiście, że tak. No, ja nawet się nie dziwię temu księdzu, który wypisuje takie rzeczy. No to już bez przesady, to już za daleko pan. No nie, właśnie chcę pójść jeszcze dalej, dlatego że mam wrażenie, że został zaczadzony tym, co mówił Morawiecki razem z Szumowskim. To znaczy nauczyli go, że to jest pandemia, która nie istnieje, naczytał się pewnie jakichś fake newsów i na koniec stwierdził, że on zbuduje urządzenie z NASA, jakieś, które będzie zabezpieczało kościół i certyfikaty. Na to panie no nie da się, ale to się dzieje. Ale jeszcze jedno zdanie. Powiat Nowotarski, jeden z największych w Polsce, ludzie chodzą do kościoła, widzą takie rzeczy, certyfikat, no jeszcze panie rektorze, żeby on nie był podpisany. Piotr Czech, no podpisany, no po prostu i 28 września. Tymczasem oglądaliśmy wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego bez maseczki w ostatni weekend, jak wręczał nagrodę Bronisławowi Wilsztajnowi. Bronisław Wilsztajn też bez maseczki. Piotr Miller, rzecznik rządu, tłumaczy, że no to jest jeszcze kwestia tego, że czasami się zapomina, że się ma, potem zdejmuje, zapomina zakładać. Może ludzkie rzeczywiście wybaczyć. Władza Prawa i Sprawiedliwości nauczyła się, że jej można więcej.
Władza Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę, to znaczy nakładania ograniczeń, a jej sama nie respektuje. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj powinien respektować te wszystkie ograniczenia, to powinniśmy zacząć od Sejmu, Senatu i od rządu. Jeżeli premier polskiego rządu, wicepremier polskiego rządu nie zakłada maseczki, daje taki przykład, to jak później społeczeństwo ma się do tego stosować? To pokazuje, jak bardzo ten rząd jest oderwany od rzeczywistości, to znaczy moja wola jest ważniejsza niż twoja, moje życie ważniejsze niż twoje, a najbardziej takim ostrym tego przykładem jest wizyta pana ministra Czarnka w szpitalu. Ale już podobno szpital wyjaśnił, że to odbyło się za zgodą lekarza, bo to była nadzwyczajna sytuacja. Wszystko może się odbyć za zgodą kogoś, kto ma wpływy polityczne. Wszystko można zrealizować w ramach wpływów politycznych, jeżeli jest się z Prawa i Sprawiedliwości. Tylko problem polega na tym, że na końcu jest jakiś rozsądek i samoograniczenia. Jeżeli ktokolwiek czuje się, że może być chory, nawet jeżeli to by była grypa, a tym bardziej koronawirus, to powinien się w sytuacji pandemii, w której jesteśmy, izolować, powinien dawać dobry przykład. A jeżeli minister polskiego rządu tego nie robi, wchodzi do szpitala, może jeszcze narażać... Jeszcze nie jest ministrem. Inspe. PO ministra, jeżeli wchodzi i naraża innych na możliwość zakażenia się, to nie mniej, nie więcej oznacza, że robił to mając narzędzia rządu czy władzy państwowej w rękach. I na to nie powinno być zgody. Czy pana zdaniem szkoły powinny być zamknięte? Bo mamy nowe obostrzenia, mamy nowe decyzje i Ministerstwa Zdrowia zakomunikowane przez Adama Niedzielskiego i przez premiera Mateusza Morawieckiego. Mamy strefę żółtą od soboty w całym kraju. Mamy zaraz specjalne ponownie w sklepach godziny dla seniorów. Wielu mówi, że trzeba zamknąć szkoły i przejść na pracę zdalną, ba nawet już uczniowie, nie wiem czy pan o tej akcji słyszał, w internecie komunikują się i skrzykują do protestu, no bo mówią, że boją się i chcą pracować zdalnie. Skala zaniedbań rządu w sprawie pandemii koronawirusa jest olbrzymia, a w sprawie edukacji chyba sięgnęła zenitu. Po pierwsze, brak przygotowania szkół, brakuje chociażby maseczek w szkołach, już są alarmy w tej sprawie. Po drugie, brak bramek. W szkole mojego dziecka ja muszę zapewnić maseczkę. To jest dobry przykład. Bramki termowizyjne, których nie ma, laptopy, których brakuje, sprawy dotyczące zdalnego nauczania nieskończone, hybrydowe nauczanie leży w bagnie. To pokazuje, jak bardzo minister Piątkowski zaniedbał sprawę i dlatego Lewica składała wniosek o jego odwołanie. Ale mamy też sprawy, które dzieją się tu i teraz. To znaczy, mamy już ponad 1000 placówek oświatowych w Polsce zamkniętych. Mamy sytuację, w której dzieciaki boją się, że będą zarażały dzieci i same protestują, skłaniają się do akcji społecznych, żeby pokazywać, nie chcemy chodzić do szkół, bo boimy się o naszych bliskich. No dobrze, tylko jak to rozwiązać, panie pośle? Mam trzy sposoby. Z drugiej strony zamkniemy szkoły i co? I co zrobią rodzice pracujący? Ale chcę pani odpowiedzieć, jak powinna wyglądać dobra rekomendacja dla szkół dzisiaj, szczególnie, że jesteśmy na początku roku też akademickiego. Mhm. Cała procedura dotycząca odpowiedzialności powinna wyglądać tak. Po pierwsze, mówimy odpowiedzialnie dziadkom i babciom, czyli starszym osobom, musicie się izolować od swoich pociech, bo one dzisiaj mogą być źródłem transmisji. Tego rząd nie zrobi, mówi, że są godziny w sklepach, a ja mówię, a kto odbiera dziecko ze szkoły i później co? I rozumiem, że jak odbiera dziecko ze szkoły, to się nie zaraża. To po pierwsze. Po drugie, powinniśmy zacząć, jeżeli coś zamykamy, od szkół wyższych, czyli najwyższy stopień, czyli szkoły wyższe powinny przejść na nauczanie hybrydowe i zdalne. Większość jest na nauczanie. No, ale nie ma rekomendacji w tej sprawie. Druga rzecz, licea. To powinna być też nauczanie zdalne, dlatego że to są świadome osoby, które mają doświadczenia dotyczące tego, że... Podstawówki? Podstawówki są trzecim elementem. To znaczy powinny być na końcu, jeżeli transmisja wirusa będzie szła. Ja dzisiaj osobiście, jako też rodzic, uważam, że gdybyśmy zawiesili nauczanie i przekształcili je na zdalne na około miesiąc, może dwa tygodnie, to byłaby szansa na to, że ta remisja wirusa się zmieści. Tak, bo pan jest posłem i pracujecie dwa razy w miesiącu, nie, to jest macie nieprawda. Posiedzenia i to zdalne też z reguły, ale są ludzie, którzy nie mogą porzucić swojej pracy, a 6-letniego czy 7-letniego dziecka w domu zawalczę nie zostawią samego. Zawalczę z tym fake newsem. Bo to nie jest fake news. Ile posiedzeń Sejmu jest miesięcznie? Ale pani rektor, chce pani powiedzieć... Ile posiedzeń Sejmu jest miesięcznie? Ale są dwa, trzy, ale... No właśnie, nie, no to proszę nie mówić, że ja rozsiewam fake news. Nie, to jest fake news, dlatego się z tym nie zgodzę całkowicie. No zaraz, no przed chwilą ale pan powiedział, że są dwa, trzy. Ale pani myśli, że ja dwa dni w miesiącu pracuję? Nie, ale pracujecie zdalnie i jest nieprawda. Wam... No panie pośle, no jest wam łatwiej nie. niż pani, która nie. pracuje w sklepie nie, na kasie. Ale no. nie zgadzam się, dlatego że ja pracuję po 12-14 godzin dziennie. I w soboty, i w niedzielę. Tak jest. Ja przez ostatnie 8 tygodni nie miałem weekendu wolnego, więc proszę nie opowiadać takich rzeczy, że posłowie pracują. Może są tacy, którzy nie pracują albo zdalnie przyjeżdżają, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie byli od pół roku w Sejmie. Ale ja będę bronił pracy parlamentarzystów, bo ja sam pracuję 7 dni w tygodniu, 7/7. Mhm. I po pierwsze, a po drugie, jak pracujemy, to tak jak dzisiaj, od godziny 8, 9, no dobrze, do godziny 21. Co mają w tej sytuacji zrobić rodzice, jeśli zostanie włączone nauczanie zdalne? Jeżeli zostaną zamknięte szkoły z najmniejszymi dziećmi?
jeżeli będziemy mieli nauczanie zdalne na poziomie podstawowym, czyli tym 1 i 3, to musimy automatycznie mieć też rozwiązania, które pozwolą, że ci opiekunowie będą z dziećmi będą zostawiali, czy jakaś część rodziców będzie miała pokrytą rekompensatę czy strefę swojego wynagrodzenia. I to jest kolejny punkt ustawy, który złożyliśmy w sobotę, bo ma pani rację, są takie miejsca, na przykład czerwone strefy, które będą powodowały utratę znowu miejsc pracy, czy przedsiębiorcy będą zamykali swoje miejsca, czy szkoły zamknięte powodują, że ludzie muszą zostać. Więc państwo powinno celować pieniądze również dla tych rodziców, którzy zostają w domach albo mają zagrożone pracę. Świadczenie kryzysowe 2100 zł. Co mają zrobić, jeżeli są zatrudnieni na śmieciówkach lub są właścicielami na przykład jednoosobowych działalności gospodarczych? Czy kilkuosobowych działalności gospodarczych? No nic nie mogą zrobić. No nie dostaną odszkodowań. Nie, to jest nieprawda. W tym, o czym mówi PiS, tak, ale w tym, co mówi Lewica, nie. Dlatego, że objęci świadczeniami ale powinni PiS być... rządzi. No dobra, ale pani pyta mnie, jakie powinny być rozwiązania. Że PiS czegoś nie robi, to ja nie biorę za to odpowiedzialności. Mhm. Jak w marcu czy w kwietniu mówiliśmy objąć wszystkimi dodatkami osoby na zleceniach, jednoosobowe działalności, to słyszeliśmy to właśnie takie rozwiązania. Tego nie trzeba robić, bo ci ludzie sobie jakoś poradzą. No nie poradzą sobie. A że PiS tak mówi, no to mówiła tak pani Emilewicz, że jej w rządzie nie ma. Pytanie, czy minister rozwoju nowy, minister pracy i rozwoju, pan Gowin, coś na ten temat wie, bo mam wrażenie, że od kiedy został ministrem, się schował i zamiast mówić o warunkach pracy, które powinny być delegowane, jak dalej pracę zdalną przeprowadzać, jak pomagać nauczycielom i rodzicom, którzy na przykład będą musieli zostać w domu, to tego nie słyszę. Nie słyszałem żadnego wystąpienia ministra Gowina, nowego ministra pracy, który powiedział, mam plan na to, co zrobić, jeżeli na przykład dzieci będą zostawały w szkołach. No nie słyszałem takich wypowiedzi. Ale może ministrem... jutro panu słyszę, bo nie wiem, czy pan wie, dotarło do was zaproszenie już z kancelarii prezesa Rady Ministrów? Nie dotarło. Podobno no, Piotr Müller powiedział, że zostały wysłane i że to spotkanie premiera z opozycją ma się odbyć jutro. Nie no, o tym, że ma się odbyć jutro, to ja wiem z mediów, dlatego że wczoraj słyszałem, jak mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że ma być jutro o 14:30, no ale zaproszenia nie dostałem. To może Włodzimierz Czarzasty dostał jako szef partii? Ale to kluby dostają, więc nie dostaliśmy. A marszałek Czarzasty, dzisiaj z nim rozmawiałem rano, też nie dostał. No i co dalej? Jeśli ono nie dotrze, to się pojawicie, czy nie? Nie, to już by się zdarzało. To znaczy, ja jestem przekonany, że chaos, który dzisiaj panuje w rządzie, nie dotyczy tylko sfery COVID-u, tylko również zarządzania państwem. Zaproszenia na spotkania z premierem czasami przychodziły 2-3 godziny wcześniej, ale przychodziły, więc ja jestem gotów. Jesteśmy gotowi w klubie, pójdziemy z przedstawicielami naszego klubu, senatorem, senatorka, będą przedstawiciele posłów, będziemy mieli ustawy, 4 zaniesiemy. O świadczeniu tym kryzysowym dla tych, którzy tracą pracę, dla przedsiębiorców. Ustawa, która ma gwarantować na przykład zawieszenie rat kredytowych i wynajmu mieszkań. Ustawa edukacyjna, laptopy dla wszystkich uczniów. No i sprawa zdrowia. Która macie policzone te swoje propozycje, ile to by kosztowało? Tak, laptopy 2 miliardy. Ale ja nie pytam o laptopy wyłącznie, tylko o całość. Wszystkich spraw. Wszystkich tych czterech elementów, o których mogę upalić to zsumować, bo wiem, każda ile ustawa będzie kosztowała. Świadczenie kryzysowe będzie kosztowało około 8 miliardów złotych, laptopy 2 miliardy złotych. Mamy 10? 10. Jakieś 12 do 14 miliardów służba zdrowia. 24? No i to są główne te obciążenia, bo te maski... A skąd na to wziąć pieniądze? No chociażby zatrzymać program dotyczący zbrojeń w sektorze zakupu samolotów F-35. A ile to da oszczędności? 35 miliardów. I uważa pan, że porzucenie kwestii obronności kraju to jest dobry pomysł? W czasach pandemii nie powinniśmy kupować rakiet i samolotów, tylko powinniśmy inwestować w służbę zdrowia, tak myślę. Panie pośle, rzecznik rządu zdradził u nas przed chwilą, że będzie nowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, czyli ta słynna piątka Kaczyńskiego. Nowelizacja ustawy będzie? Nowy projekt ma powstać. A co z tym? No tego nie wiem. To pewnie senatorowie będą musieli się zająć tym lub też na podstawie nowego projektu będą wprowadzone poprawki do tego. Ale o czym to świadczy? To świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość odpuści? Odbywa się teraz spotkanie opozycji w Senacie, czyli wszystkich klubów opozycyjnych. Ze strony Lewicy uczestniczy marszałek Czarzasty na tym spotkaniu i jesteśmy po 3-4 dniach konsultacji w gronie szefów klubów parlamentarnych i partii. I to jest dla mnie nowa wiadomość o tym, że ma być nowa ustawa. No tak, bo to dopiero rozumiem, przed sekundą że proces legislacyjny poprzedni się nie zakończył, bo jeszcze nie było głosowania w Senacie. Jak słyszę takie rzeczy, to mam wrażenie, że znowu w sprawie zwierząt Prawo i Sprawiedliwość kręci. Lewica tu jest jednoznaczna. Jesteśmy za tym, żeby ustawa przeszła bez poprawek, żeby ją odesłać do prezydenta i powiedzieć mu sprawdzam. Albo stoisz po stronie zwierząt, powiedzieć prezydentowi, albo pokazujesz im środkowy palec, bo tutaj nie ma ale, albo. Panie pośle, ale jak wy jako Lewica możecie być za tym, żeby zlikwidować dość dochodową gałąź polskiej gospodarki? Dlatego, że to jest gałąź, która przysparza też cierpienia zwierzętom. Mówimy ale likwidacja tych stanowisk przysporzy cierpienia bardzo wielu ludziom. Dlatego zapewniamy w tej ustawie i w poprawkach, które wnosiliśmy,
i w nowelizacji, którą też możemy wnieść, sprawy dotyczące odszkodowania dla ludzi, wszyscy, którzy zainwestowali w swoje przedsiębiorstwa albo czerpią z nich zysk, powinni dostawać wynagrodzenia do między rok a dwa, w zależności od tego, jakie były poczynione inwestycje. I my mówimy, trzeba oddać te pieniądze. Państwo powinno zainwestować w, jeżeli ktoś... odszkodowania, mówiąc krótko. Tak, oczywiście. Mhm. Tylko problem polega na tym, że jeżeli u nas tego się nie będzie produkować, to będą robić to inne kraje. To będzie robić Dania, to będą robić Czechy, to będzie robić Słowacja i szereg innych. Więc dlaczego zabierać polskiej gospodarce coś, co i tak będzie funkcjonowało w innych gospodarkach? No w innych będzie funkcjonowało, ale jak pyta mnie pani o podstawę mojej głowy, skąd to się bierze, to ja tak myślę po prostu. Ja jestem człowiekiem, który wyżej stawia dobro zwierząt niż zarobki w gospodarce. Ja uważam, że zwierząt nie powinniśmy krzywdzić. Ja mam przekonania co do tego, że powinniśmy wprowadzić... A nie powiedzisz, że pan to jest taki wybór postawienia dobra zwierząt nad dobrem ludzi? Nie, dlatego że pani mnie pytała o odszkodowania. Ja mówię, tak powinny być odszkodowania. Jeżeli ktoś zainwestował w swoją branżę, firmę, jeżeli ktoś zainwestował, wziął kredyt... To nie jest tylko przemysł futerkowy, dlatego że to jest system naczyń połączonych. O tym mówią eksperci, że to jest kwestia pasz, to jest kwestia szeregu różnych innych gałęzi i w sumie nagle robi się kilkadziesiąt tysięcy osób zatrudnionych, które będą miały potężne problemy, jeśli ta ustawa wejdzie w życie. Każde prawo komuś gdzieś pomaga, a gdzieś może komuś zaszkodzić. To nie jest tak, że prawo dla wszystkich będzie dobre. Zresztą to nie jest tak, że ja nie rozmawiam z tymi ludźmi. Dzisiaj o godzinie 13 mam z przedstawicielami środowisk rolniczych, które protestują przeciwko tej ustawie, jako szef klubu, spotkanie z naszymi parlamentarzystami. Zgodziłem się, biorę to na przyłbicę, mówię, idę się spotkać, porozmawiać, bo rozumiem, że tam są problemy. Ale Lewica, skoro szła do wyborów z jasnym programem, który wiadomo było wcześniej czy później, że kiedyś będzie chciała realizować, a to jest sprawa dotycząca ochrony zwierząt, wprowadzenia rzecznika praw zwierząt, organizacji życia tak, żeby zwierząt nie maltretować. I na koniec sprawy dotyczącej tego, żeby nie zabijać zwierzęta na futra, no to my nie odejdziemy od tego. Ludzie z jakiegoś powodu na nas... Pan odszkodowania, kto te odszkodowania zapłaci? Społeczeństwo. Państwo. Oczywiście wszyscy. Znaczy nie państwo, bo państwo czy rząd nie mają swoich pieniędzy. My. Tak. Dlaczego my, jako obywatele, w trudnej sytuacji finansowej mamy płacić za to, że polski rząd chce zlikwidować dochodowy sektor polskiej gospodarki? Przecież to jest kompletnie nielogiczne. No nie, dla mnie jest logiczne. Dlatego, że są pewne obszary państwa, których jeżeli nie zagospodarujemy, to one zawsze będą obciążały nasze sumienie. I moje sumienie dobro zwierząt obciąża. Ja uważam, że państwo jako zbierające podatki, budujące odpowiedzialność za strukturę społeczną, powinno też wspomagać zwierzęta. Tak jak się większość ludzi opiekuje dobrze zwierzętami, są też tacy, którzy je męczą albo zabijają i z nimi powinniśmy walczyć. A jeżeli pojawiają się sprawy odszkodowań, to wspólnie powinniśmy się na to złożyć, bo cieszymy się, jak psiak czy kociak biega i się do nas uśmiecha, albo gdzieś tam szczeknie, zamiałczy, to wszystko jest w porządku, ale jak z drugiej strony mówimy, nie maltretujmy zwierząt, bo to jest taki przemysł, to mówimy, nie powinniśmy za to płacić. Nie, no to jest dla mnie sprzeczność. Panie pośle, zmieniając temat, czy będą dla pani Angeliki Krawczyk jakieś konsekwencje w związku z tym, że na swoim profilu społecznościowym zamieściła symbol sierpa i młota, tłumacząc, że co roku jest więcej ofiar kapitalizmu? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, kim jest pani Angelika Krawczyk. Nie wie pan. To jest działaczka Lewicy. Dyskusja zaczęła się pod koniec tygodnia, gdy internauci zauważyli, że na jej profilu został zamieszczony symbol sierpa i młota, broniąc się przed zarzutami o propagowanie zbrodniczego komunizmu. Argumentowała, że co roku jest więcej ofiar kapitalizmu, a sierp i młot jest symbolem proletariatu. Czy jako szef klubu Lewicy uważa pan, że działaczka Lewicy powinna ponieść jakieś konsekwencje za to, co najpierw zamieściła, później jak to skomentowała? Szczerze powiedziawszy, po pierwsze, nie znam pani Krawczyk. Ale nie powie mi pan, że pan o tej sprawie nie słyszał, bo to huczał Twittery, na którym jest pan bardzo aktywny na ten temat kilka dni. Jak czytałem to gdzieś indziej, w ogóle nie pojawiło się to nazwisko przy mnie. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem generalnie zwolennikiem tego, żebyśmy nie nadużywali słów i nie próbowali pompować albo promować symboli, które gdzieś kogoś mogą obrażać. Więc moje poczucie w tej sprawie godności jest takie, że te słowa nie są mi bliskie akurat, ale muszę pani powiedzieć też tak, że jak patrzę sobie dzisiaj na ludzi Lewicy, to nie można wszystkim powiedzieć, że mają czegoś nie powiedzieć, bo ja nawet nie wiem, czy tak ktoś jest członkiem naszej partii. Jeżeli ktoś gdzieś... To może jako szef klubu parlamentarnego jednak powinien pan mieć wiedzę na ten naprawdę? Temat. O 50 tysiącach ludzi? No albo przynajmniej to sprawdzić, jeżeli taka afera się rozkręciła. No nie sądzę. Nie mam poczucia tego, że... Naprawdę nie ma pan... Nie. No dobrze, a Michał Pienkoś coś panu mówi? Tak. O, no bo Michał Pienkoś powiedział, że sierp i młot to jest piękny i ważny symbol dla Lewicy. Nie możemy pozwolić, aby nam go odebrano i zakwalifikowano jako symbol zła. A ja nie mam takiego poczucia, że to jest piękny symbol. No. A to może powinniście iść jakąś wspólną drogą, bo tak to daleko się nie zajedzie, jak jedni uwielbiają i czczą sierp i młot w dalszym ciągu. Ale że ja kogoś znam, ale to wie pani, to jest tak. Ktoś nie jest członkiem jakiejś partii.
żadnej tworzącej klub parlamentarny. I co mamy mu powiedzieć? No człowieku, mamy reagować na każdy wpis, że ktoś gdzieś wpisze coś, jak ktoś nie jest członkiem partii. No jak mamy to robić? No pani redaktor, no z całym szacunkiem. Ale to są działacze partyjni. Nie. Tak. No nie. No jak to nie? No nie, bo ja pan Michał Pienkoś przynależy do lewicy. Do lewicy jako szerokiej tak, ale do partii nie, a to są różnice, bo są, no olbrzymie, dlatego że głosowało na nas 2 200 000 ludzi. Jak ktoś się identyfikuje, mówi, że jest lewicy, ja pana Pieńkosia znam i to jest normalny facet. Nie mam z tym problemu, żeby o tym powiedzieć. Przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale mam wątpliwości po tym, co powiedział. Ale z drugiej strony nie zgadzam się z taką oceną sytuacji. Przecież mogę to powiedzieć. Ja otwarcie o pani mówię w ogóle. No i okej, idziemy dalej, tak? A co tam sobie mówią, piszą, co chcą. Czy widziała pani kiedyś, żebym ja takie rzeczy pisał? Nie. Ale ja nie pytam tylko o pana. No pan jest szefem klubu parlamentarnego, gdzieś tam odpowiedzialnym. Za klub parlamentarny. No czyli tak. Co? I tyle. Po prostu idziemy do przodu, tak? Jak pyta mnie pani, czy posłowie, posłanki klubu Lewicy piszą takie rzeczy, to może pani na Twitterze zobaczyć, że nie piszą. No dobrze. A co pan odpowie Leszkowi Millerowi? Tylko proszę mi nie mówić, że pan jest z Wiosny i że to nie jest pana problem. Ale bo tak jest. Mm-hmm. To co ja mam zrobić? No ale w pana klubie parlamentarnym jest sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna ma się łączyć z sojuszem Lewicy Demokratycznej, tworząc nową Lewicę. A Leszek Miller w liście otwartym zarzuca Włodzimierzowi Czarzastemu uzurpację władzy, ponieważ na początku 2020 roku powinny odbyć się wybory na nowego przewodniczącego, do których to nie doszło. No i według Leszka Millera nie ma podstaw prawnych na połączenie waszych obu partii, więc pytanie, czy rzeczywiście nie warto byłoby się pochylić nad słowami byłego premiera, który w dodatku w tej chwili reprezentuje Sojusz Lewicy Demokratycznej w Parlamencie Europejskim? Z mojej wiedzy nie będą członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wygląda to tak, że sąd zaprezentował całkiem inne stanowisko, to znaczy, że wszystkie procedury są podtrzymane, że jesteśmy na drodze do połączenia bardzo dobrej i czekamy na ostatni wyrok sądu apelacyjnego. Wszystkie pozostałe wskazują, że procedura toczy się zgodnie z prawem. Ale... No tak jest. Jak się zgodnie z prawem, skoro zgodnie ze statutem Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmianę tego statusu może przeprowadzić tylko kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do którego nie doszło, a połączenie obu partii oznacza zmianę statutu? No nie, chciałem pani powiedzieć, bo sąd ocenił to inaczej. No sąd jeszcze nie zakończył tego. Nie. Mamy procedurę w sądzie apelacyjnym, czyli na kolejnej instancji, bo w pierwszej instancji sąd ocenił to, że procedura się dzieje zgodnie z prawem i osoba jedna na 30 tysięcy osób, jedna, a później się dołączyły dwie, zakwestionowała to. Czyli w pierwszej instancji powiedziano, wszystko się dzieje zgodnie z prawem i ktoś zakwestionował i poszło do drugiej instancji. W międzyczasie, co ważne, sąd okręgowy w Warszawie, który jest sądem rejestrowym dla partii politycznych, zaakceptował te zmiany i wpisał do rejestru partii politycznych nową Lewicę, czyli zaakceptował zmianę statutu, która zmieniła nazwę partii. To się dzieje, to już jest. Na przykład gdyby ktoś z państwa chciał zajrzeć na przykład na sprawozdania finansowe Państwowej Komisji Wyborczej, które zostały przyjęte 2 tygodnie temu, to tam jest wpis dla nowej Lewicy. To się już wszystko dzieje, więc jak pyta mnie pani, czy to ma coś wspólnego z faktami, to sąd mówi całkiem coś innego i sądy mówią co innego. Kadencja Włodzimierza Czarzastego skończyła się 23 stycznia 2020 roku. Był obowiązek zwołania kongresu SLD, na którym powinno dojść do wyłonienia starego lub nowego przewodniczącego. Nie doszło do tego kongresu. I sąd to ocenił inaczej. Kolejny wyrok pani przytoczę. Sąd, który 2 tygodnie temu przysłał postanowienie, stwierdził, że procedura jest w toku, nie trzeba wprowadzać żadnych komisarzy i że zmiana nazwy i połączenie z nową partią... No dobrze, a czy ta sytuacja takiego dwugłosu i tego, że jeden z najważniejszych polityków Lewicy, jakby nie było jednak, Leszek Miller mówi o tym, że to jest uzurpacja władzy, czy to wam nie szkodzi? Wam jako całej Lewicy? Ale generalnie pan premier ma prawo do swojego sądu, tylko sądy mówią co innego. Ale dobrze, ja nie pytam o to, czy on ma prawo, czy nie, tylko czy taka dyskusja wam nie szkodzi jako lewicy? Połączenie na lewicy się odbędzie. A kiedy się odbędzie? Bo słyszałam, że zostało przesunięte, miało być pod koniec roku. Ale odwołaliśmy też kongresy. Było zaplanowanych 16 kongresów i te od tego weekendu zostały 10-11 odwołane, czyli już nie było ani w Zielonej Górze, ani w Szczecinie, no bo sytuacja pandemiczna jest taka, że nie będziemy robili kongresów nawet na 150 osób, a planowaliśmy kongres na 1000 osób i napisaliśmy oficjalne pismo do GIS-u i dostaliśmy rekomendację, żeby przełożyć to na czas, w którym będzie można się spotykać. No więc czekamy. No, jest jak jest. No, nikt nie przewidział, że będzie znowu COVID w sensie tego roku 2020. Jest jak jest, więc czekamy. Jest jak jest, jest bardzo trudno. Czyli rozumiem, że na razie nie wiadomo, kiedy ta nowa lewica powstanie, ze względu na epidemię. Nowa lewica już jest, to znaczy statut został zarejestrowany na poziomie
wszystkich przepisów oprócz przejściowych, czyli wyborów. Jest nowa lewica wpisana, jest w PKW wydało orzeczenie sprawozdania, tam jest nowa lewica. Bo ja mam wrażenie, że nasi widzowie za chwilę oszaleją po prostu z powodu dualizmu poznawczego. Panie pośle, to jeśli może, można, uporządkujmy tę sytuację. Czy jeszcze funkcjonuje Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna, czy już nie ma tych partii? Sojusz Lewicy Demokratycznej już zmienił nazwę na Nowa Lewica. A Wiosna? Wiosna jest w trybie łączenia się z SLD, ale dopiero będzie można to rozpocząć po wyroku sądu apelacyjnego, który zatwierdzi przepisy przejściowe mówiące o wyborze władz. Czyli nie mamy już SLD, mamy nową lewicę, na razie bez Wiosny, która do nowej lewicy dołączy. Czekamy na zatwierdzenie przepisów przejściowych. Panie pośle, nie obawia się pan, że to trochę niepoważnie wszystko wygląda? Nie, dlatego że całość tej procedury opowiedzieliśmy w grudniu, jeżeli się nie mylę, 2019 roku na dwóch konwencjach. Podjęły dwie partie uchwały. One są dokładnie realizowane. Problem polega tylko na dwóch elementach. Po pierwsze, że jest COVID i nie możemy robić spotkań dużych. To chyba jest dla wszystkich zrozumiałe. I drugi element, mamy zaskarżenie tej procedury przez jednego z członków SLD i czekamy na wyrok. Skończy się wyrok, będzie połączenie. Wszystko się dzieje zgodnie z prawem. Zresztą mówiliśmy jasno, że Nowa Lewica będzie się nazywała tak od grudnia, więc przecież to w grudniu ogłosiliśmy, że będzie tak partia się nazywała. Tutaj się nic nie dzieje, a że komuś się to nie podoba, przypuszczam, że są osoby w obydwu partiach, którym może się to nie podobać, co nie zmienia faktu, że większość przedstawicieli w tych partii, między innymi wszyscy posłowie, bo przecież rozmawiam też na klubie, są za tym. Dobrze, to idziemy dalej. Stan wyjątkowy to jest coś, czego nie wykluczył premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej. Wielu tym zaskoczył. Pana też? Myślę, że mowa bardziej była o stanie klęski żywiołowej, czyli o tym pierwszym stanie nadzwyczajnym. Nie dziwię się temu, dlatego że przesłanki już były w marcu i w kwietniu spełnione, które mogły wyczerpywać znamiona tego, że powinien być stan klęski żywiołowej. Później oczywiście to wypłaszczenie takich emocji, bo nie zachorowań, bo zachorowania cały czas były, spowodowało, że o tym nie rozmawialiśmy. Tylko ja obawiam się, że stan klęski żywiołowej, ja nie twierdzę, że nie powinien być wprowadzony, tylko nie znam przesłanek wszystkich, dlatego z chęcią posłucham pana premiera na tym spotkaniu jutrzejszym. Nie znam przesłanek, które będą powodowały, że mamy wprowadzić stan klęski żywiołowej, bo bardziej zależy mi na decyzjach rządu, które już może podejmować, a nie podejmuje zamknięcia szkół, nie ma tego tematu. Nie mówimy nic o szkołach wyższych, nie ma pieniędzy na szpitale, na te, które dzisiaj mają być koordynacyjne. Nie została zrobiona ustawa, która miała zapewniać zdalne, hybrydowe kształcenie. To o tym mówił minister Piątkowski. Nie doprowadzono do tego, że testowanie miało być na poziomie 60 tysięcy, chociaż minister odpowiada w pismach. Ja tu ujawniłem na Twitterze, że 60 tysięcy jesteśmy w stanie robić, a robimy 40 razy zrobiliśmy, a tak to 20-30 tysięcy. No więc to wszystko nie zostało zrealizowane. Więc skoro są dzisiaj instrumenty i PiS może to zrobić, a tego nie robi, to najpierw bym proponował, zróbcie to, co możecie zrobić w ramach już istniejącego prawa, a dopiero później rozszerzajcie te wszystkie dodatkowe elementy. Jak je zrobicie i to nie pomoże, to Lewica nie będzie przeszkadzała, bo jesteśmy rozsądni, bo uważamy, że obywatelom trzeba jakoś będzie pomóc. Ale najpierw zróbcie to, co obiecaliście. No dobrze, tylko jak to weryfikować, bo to trzeba robić wszystko naraz, mam wrażenie, bardzo, w tej chwili i nadrabiać stracony czas. No trzeba nadrabiać stracony czas. Premier Morawiecki już raz zdymisjonował wirusa. Tak go zdymisjonował, że mówił, że wyrównaliśmy się z zachorowaniami, że nie ma problemów z nowymi. Że się nie mamy bać, tak, ale mówię, Piotr Miller twierdzi przez cały czas konsekwentnie, bo ja pytałam, dlaczego premier tak boi się przeprosić za te słowa i przyznać do błędu. Powiedział, że to nie był błąd, bo wtedy taka była sytuacja, takie były statystyki. No statystyki były takie, że mogliśmy mieć czas na to, żeby się dzisiaj przygotować do tej pandemii. Rzecznik rządu twierdzi, że przez cały czas się przygotowywano. Dlatego pan minister Niedzielski w piątek powiedział, że sytuacja ich zaskoczyła. No albo mamy nieprawdę podawaną przez pana Millera, albo przez pana Niedzielskiego. Sytuacja w rządzie jest dzisiaj chaotyczna. Jest kilka rzeczy, które można zrobić na szybko. Nie trzeba tylko rozwiązań ustawowych. Nakaz GIS-owi, Inspektoratom Wojewódzkim, więcej testować. Pierwsza rzecz, jeżeli mamy możliwości 60-70 tysięcy, proszę bardzo, nie róbcie 20, zobaczymy jakie są wyniki, bo może się okaże, że nie będziemy mieli wyników no, na poziomie 5. Że za chwilę będzie kilkadziesiąt tysięcy zachorowań dziennie, no, bo tak to mniej więcej razy 10 powinno się, od 6 do 10. No właśnie, więc będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Jeżeli okaże się, że mamy tych zachorowań, to transmisja wirusa jest olbrzymia, a w związku z tym może się zapchać system. To znaczy trzeba więcej łóżek w szpitalach i więcej do tego lekarzy i pielęgniarek, bo tego dzisiaj brakuje. Okaże się, czy respiratory, których mamy 1500 wystarczą, bo przypominam, zamówiliśmy 500, z czego 400 nie dojechało i okazało się, że zrobiły jakieś na tym ktoś przekręty. To wszystko się wydarzyło. Więc żeby to dzisiaj szybko zablokować, musimy zrobić w ogóle proste rzeczy. Czy ktoś zamówił respiratory? Ja jutro zamierzam pana premiera i pana ministra. To jest tajemnica państwowa.
Naprawdę? No nie słyszał pan? No nie. Jak dziennikarze pytali o to, ile respiratorów jest w Agencji Rezerw Materiałowych, to usłyszeli odpowiedź, że to jest tajemnica państwowa. A to ja zapytam inaczej. Czy polski rząd, Ministerstwo Zdrowia w okresie ostatnich 4 miesięcy złożyło zamówienie, które zostało zrealizowane albo będzie na dnia zrealizowane na respiratory? Bo z tego, co słyszę, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany, Japonia, wszyscy zakupują i jakoś można. Czyli na rynku respiratory są. A w Polsce są, czy nie? No one podobno są, ale nie wiadomo ile, bo to tajemnica państwowa. Ale ja wystarczy, że ktoś powie, że zamówione, niech mi pokaże zamówienie i będę wiedział wtedy. Za 3 miesiące przyjdę, zapytam. To może jutro warto spytać o to premiera na spotkaniu. Tak, mamy taką listę pytań. Lewica przygotowała listę pytań, którą wysłaliśmy już w tamtym tygodniu. Nie ma odpowiedzi do dzisiaj, więc tą listą pytań jutro na spotkanie, taka checklista, będę odznaczał. Z przyjemnością się z panią spotkam i opowiem, co premier mówił. Super, bo tak dużo ściemy, jak jest w wypowiedziach premiera w sprawie COVID-u, no to jest naprawdę bajkopisarz pierwszej wody. No ale dlaczego on tak ściemnia pana zdaniem? Dlatego, że wie, że popełnili błędy. To znaczy zdaje sobie sprawę, że zostało dużo panie czasu. Proszę, ale z drugiej strony z ręką na sercu nie bronię, absolutnie. Natomiast w tak nadzwyczajnej sytuacji chyba nie byłoby rządu, który nie popełniłby błędów. Ale to nie chodzi o błędy, tylko ja zwrócę uwagę na to, co się działo 3-4 tygodnie temu. Mhm. Całe dnie narady na Nowogrodzkiej nie w sprawie COVID-u, to prawda, tylko w sprawie tego, jak będzie rekonstrukcja rządu wyglądała. Premier, ministrowie, Kaczyński, Ziobro. Nikt o COVID-zie nie mówił. W ogóle zachorowania jakby zniknęły, jakby COVID-u nie było. Lewica zrobiła 3 wnioski o informację premiera w sprawie COVID-u z mównicy sejmowej. To pani zresztą o to dzisiaj pytała, pana Millera słyszałem. Ani razu nie przyjechał, nawet na 5 minut. Znaczy, przez 3 miesiące premier nie znalazł czasu. Wie pani, kiedy był ostatni raz wystąpienie premiera? Jak było wniosek o wotum zaufania dla rządu, kiedy trzeba było Dudzie pomóc w kampanii wyborczej? No to wtedy przyjechali z wnioskiem o godzinie 11, o 12.30 głosowaliśmy. No wtedy się dało, rozumiem, że przez 3 miesiące rozmowanie. Ostatnie posiedzenie Sejmu. Lewica zgłasza wniosek o informację w sprawie szpitali jednoimiennych i sytuacji w służbie zdrowia. W pierwszym głosowaniu PiS to odrzuca. Pytamy na prezydium, dlaczego? Nie ma takiej potrzeby, wszystko jest dobrze. No to jest tak dobrze, że mamy 5000 zachorowań na przedwczoraj i na piątek, bo dzisiaj to nie wiadomo, co się wydarzy. Jutro spotkanie będą państwo mieli okazję zadać te wszystkie pytania, więc ja odpowiedzi od razu szybciutko poproszę. Z przyjemnością, opublikuję je nawet na Twitter. Natomiast jedna rzecz na koniec. Rząd obawia się, że opozycja będzie chciała tę całą sytuację wykorzystać politycznie, że nie będzie chciała współpracować, ale atakować. Może pan uspokoić pana premiera, rzecznika rządu i pozostałych? Lewica była, jest i będzie merytoryczną opozycją. Będziemy przedkładali ustawy, które mają pomóc społeczeństwu, dawać szansę rządowi, żeby wyszedł z kryzysu, a przede wszystkim skutecznie walczyć z COVID-em. Od tego jesteśmy i to obiecuję zrobić na jutrzejszym spotkaniu. Ale Lewica też nie pozwoli na to, żeby okłamywać społeczeństwo, siać fake newsami i mówić, że pandemia wygasła. Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, proszę na siebie uważać, dużo zdrowia. Dzięki. Bo w Sejmie to tam tych zakażeń troszkę się pojawia. Jest, ja też byłem już testowany, ale mam nadzieję, że... Ale negatywny wynik, na szczęście wszystko w porządku. Na szczęście. Cieszy mnie to, oby tak zostało. To był, jeszcze raz przypomnę, Krzysztof Gawkowski, dziękujemy bardzo. Czekamy na dane z Ministerstwa Zdrowia. Dziś te ostatnie mówiły o ponad 4000 zakażeń. Obostrzenia są takie wprowadzone przez rząd, że od soboty jesteśmy wszyscy w żółtej strefie, co oznacza obowiązkowe noszenie maseczek we wszystkich miejscach publicznych. Adam Feder postanowił z kolei zająć się dzisiaj antymaseczkowcami. Udało się to wypowiedzieć. Będzie dobrze, Adam Feder, zapraszam. Dzisiaj protesty cukierkowo-lizakowe. Ulicami miast w całej Polsce przeszły protesty tzw. antymaseczkowców. Na wezwania policjantów do zasłonięcia twarzy tzw. wolnościowcy wyjmowali cukierki albo lizaki i przekonywali, że przecież nie ma konieczności zasłaniania nosa, a tym bardziej ust w trakcie jedzenia. Antymaseczkowcy, jak się więc okazało, nie wierzą nie tylko w koronawirusa, który atakuje płuca, ale także w próchnicę, która atakuje zęby. No, ci bardziej strachliwi, którzy nie wykluczają, że próchnica no być może jednak istnieje, robili podobno pajacyki albo przysiady i przekonywali, że w trakcie ćwiczeń fizycznych również maseczki nie trzeba mieć na sobie, więc jeżeli już, no to tak chyba jednak zdrowiej. Na protestach panowała atmosfera pikniku, happeningu, nawet takiego trochę karnawału.
Było dużo przebierańców, nie wszyscy mieli całkiem gołe twarze, niektórzy zamiast maseczkami przykrywali usta oraz nos bielizną, w tym przypadku chyba nawet damską, stosowano rozmaite maski, byli tacy, którzy zakładali na głowę wiaderko, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć organizm. Na jednym z protestów spotkali się nawet Jarosław Kaczyński z prezydentem Andrzejem Dudą. Chyba całkiem przez przypadek, a co oni tam krzyczeli? No, głównie o maseczkach. Czyli ten kawałek fizeliny na gumkach to jest kaganiec nałożony Polakowi przez władzę. Stąd też bardzo popularne były przyśpiewki antyestablishmentowe. Więc krzyczmy! Włącz myślenie! Wyłącz media! Rozwalmy system! Rozwalmy system! Czy niektórzy z uczestników tych protestów mogą już niedługo, być może, wylądować w szpitalach pod respiratorami? Raczej nie, no bo już teraz brakuje w szpitalach łóżek z respiratorami. To jest ta pierwsza, nie najlepsza wiadomość. A druga, no to tylko w Warszawie policja skierowała do sądu 227 wniosków o ukaranie ludzi, którzy uważali, że jak liżą lizaka albo jedzą cukierka, to nie muszą nosić maseczki, więc ten numer nie przechodzi. Wzywa się do zakrywania ust i nosa. Będzie dobrze. Wynocha z paniką, piszą Państwo na czacie. Absolutnie podpisuję się. Wynocha z paniką i wynocha także z głupotą i brakiem ostrożności. Zawsze między czernią i bielą jest jeszcze troszkę odcieni szarości i chyba na nich powinniśmy się skupić, a nie na skrajnościach. Spokojnego, dobrego, ostrożnego i zdrowego dnia. Życzymy Państwu. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa pozdrawiamy. Idziemy szykować jutrzejszy program, bo jutrzejszy oczywiście standardowo rozpoczynamy o godzinie 9:00. Bardzo ciepło Państwa zapraszam. Do jutra.